Witam 23 lutego 2014. Mam zaszczyt zaprosić na kolejne spotkanie miłośników długich dystansów, które odbędzie się 1 marca 2014 o godzinie 16 w Świeradowie Zdroju. Miejsce spotkania: dom wypoczynkowy pod Wyciągiem. Również jest możliwość przenocowania. Koszt noclegu wraz z wyżywieniem, obiadem, kolacją i śniadaniem wynosi 80 zł od osoby. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych hodowców wraz z małżonkami czy również dziećmi. Natomiast następny dzień mamy kolejne wydarzenie, trzecią już wystawę gołębi długodystansowych w mieście Wleni. Tam zaprasza nas burmistrz miasta i gminy Wleń wraz z dyrektorką Domu Kultury. Czeka nas bogato wystrojona sala, klatki wystawowe, również stół z poczęstunkiem. Na tej wystawie będziemy wyceniać dokonania naszych gołębi długodystansowych, promować hodowców, jak również robić z nimi wywiady, czy zamieścić później fotografie na portalach o tematyce gołębiarskiej. Sezon lotowy w grupie klubów pod nazwą Polski Gołąb Ekstremalny zapowiada się dosyć interesująco. Szczególnie hitem będzie lot z Monte Cassino. Lot ten odbędzie się 12 lipca. Lot logistycznie już jest dopracowany. W tej chwili zbieramy zapisy na poszczególne loty. Oprócz lotu z Monte Cassino, również ciekawym lotem będzie lot z Orleanu, który odbędzie się 26 lipca. Lot koronujący sezon. Aczkolwiek Klub Zachodniopomorski ma zamiar zorganizować lot z Brestu. Jest to lot powyżej 1000 km do granic polskich. Odpowiednik Barcelony dla polskich hodowców. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tych lotach. Czekamy na Was w Świeradowie Zdroju 1 marca i 2 marca we Wleniu na imprezce miłośników lotów długodystansowych. Dziękuję. Menedżer PGE Ryszard Tosnowiec.